Cześć, papa. Suszyria 2. 23 odcinek. I za 33 dni mamy piątą urodziny kanałowe, więc tu się fajnie pokrywa. 33 dni do urodzin piątych kanałowych, a 33 dzień w Suszyrii do zrobienia. W odcinku następnym zaplanowałem na 4 już w sumie odcinki, od poprzedniego do 35. Te 4 zamówienia od dołu. To będzie na 34, a to będzie na 35 dzień. A jak będzie jakieś nowe, no to zostanie pominięte, bo już mamy wyznaczone przeze mnie te zamówienia. Unagi maki dzisiaj. Mamy kahunę. Kahuna oraz tempura crunch. Tempura crunch. Kahuna. Ty jesteś od smażu, nie? Na nasiki to coś. Jest jak najbardziej na Summer Luau. 1800 punktów do zdobycia, czyli jak 1800 punktów to 2 dni na pewno, żeby wybić rang 21. Mat Olga. Okej. Okay. Czyli kahuna, twoje zamówienie pierwsze. Tu jesteś na Summer Luau. Okej. Okay. Ananasik. Ja miałem. Kroimy to. Kingsley, unagi maki dla ciebie będą. Cebula. Na razie odpuszczam live'owanko. Zrobię live'a, jak już będę miał filmy nagrane na kolejny dzień. Jak na razie nie mam zapasów filmowych na kolejny dzień, niestety mi się pokrywa możliwość robienia live'a z odcinkami, które mam do nagrania. Na tej właśnie porze, o której normalnie bym live'a kręcił, kręcę odcinki nowe. I na razie z tym live'em się wstrzymuję, aż uda mi się jakieś zapasy zrobić. Jak zrobię zapasy, no to wtedy mogę live'a jakiegoś zrobić. No.
Oczywiście za przygotowanie ryżu tutaj punkt zabiorą dopiero jak będzie czerwone pole. A nie było czerwonego. Niebieskie też. Od razu wstawimy do Unagi-Maki na drugi zestaw. Nie wyszło mi z tym z ułożeniem, bo jedno na drugie się nałożyło. B. No i pokrojone. Teraz orzechy z jeżynami. Aha, mamy to. Jeżyny. Inkslate. Nie, perfekt. Teraz toru. Toru. O, właśnie, Unagi-Maki zamówiłaś. Czyli następne zamówienie będzie przy stoliku. Markaweczki. To dla Nevady. Nevada ma dla nas kopertę. Zioła. TSO. No. Kogo mamy? Alberto. Alberto. Kosigi mango. Perfekta, nie udało się zrobić. Mamy crunchy crab, akurat no, to zupełnie nie wchodzi nam pomiędzy te cztery, które zostały na kolejne cztery odcinki zaplanowane dzisiaj. A, właściwie ten. Ciemny ryż trzeba wstawić. No bo... Tu jest do Unagi-Maki. No nie, to nie muszę. Mamy wszystkie ryże. Unagi-Maki mam tam, a tu jest szóste i siódme. Nie muszę mieć przed następnego zapasowego ryżu. Nie ma do czego. Tak jak tutaj same zielone papiery do końca. Pamiętam co było w Unagi-Maki. Zielony proys, zielona herbata z arbuzem. Poru. Nie ma perfekta. Sushi Day 2 jeszcze dzisiaj dwa odcinki będą. Mówię to, żeby was zachęcić, aby tego pilnować.
Buróweczki z litchi. Litchi, które kiedyś było dla mnie kasztanem. Oj, perfekt. I na koniec u mnie Deano. Sezam. Okej. Mruki jeżyny. Tak kończymy dzień 33 z Sushiri 2. Perfekcyjnie udeano. No rank nie wbity, bo połowę punktów zdobyliśmy dopiero. Jeszcze druga połowa. Tak się zrobiło. Połowa dzisiaj, połowa na następny raz. Piąte zagranie. Soda shot. Albo puszkę, albo tego UFO bym trafił. To trafiłem puszkę, a UFO zostało. Sobie uciekło. I od dnia 35 będzie nowy holiday, ale na dzień 34 jeszcze jest Summer Luau. Do zobaczenia, cześć!